No cześć wam, słuchajcie, co my dzisiaj mamy za dzień? Czwartek dzisiaj. Dobre wieści, właśnie zadzwonili z tej firmy, że paski są, także zszedłem z traktora, lecę po to, bo trzeba to ogarnąć. Ja sobie rozmierzyłem tą ostatnią działkę, no i co się okazuje? Okazuje się, że słuchajcie, tam też było planowane 6 rzędów, a okazuje się, że bez żadnego problemu wejdzie 7, tylko że po prostu tego już nie będę wciskał tam w tym roku, bo no już nie znajdę drzewek, to jest raz, a dwa, no mówię, no nie chcę po prostu na siłę szukać, także po sobie ten jeden rządek dosadzę przy okazji sadzenia no innych działek w przyszłym roku, także tak się sprawy mają. Z rana w czwartek jadę po te paski i zaraz się bierzemy za montaż. I słuchajcie, tak jak wam mówiłem, paski mam. Produkt polski, tak jak widać. Myślę, że to chyba powinno być dobre. Zobaczymy. Koszty, już wam mówię. 52 zł brutto sztuka. No nie wiem, czy to dużo, czy nie dużo. Gdzieś tam po internecie, jak patrzyłem, to no w granicach tam 40 kilka złotych, więc porównywalnie. No i tak to wygląda. Dopiję sobie kawę i się biorę za montaż tego. Nie, no słuchajcie, no pasek jak pasek, nic tu nadzwyczajnego nie ma. Także no, no ale mówię, no myślę, że trochę to na tym pochodzi. Także dobra, piję kawę i biorę się za montaż. No słuchajcie, udało się założyć te paski. Co prawda był mały problem, żeby tam założyć ten napinacz. Tam go widać. No ale jakoś tam poradziłem. Po prostu miałem kawałek kątownika walcowanego. I po prostu zrobiłem sobie dźwignię i udało się to zapiąć. Także tak jak widać, one sobie siedzą tak jak powinny i wszystko jest ok. Trzeba to spróbować. No zaraz włączę, spróbuję, czy to wszystko chodzi, czy jest ok. Jeżeli będzie wszystko w porządku, no to przy okazji, jak już mam to pootwierane, to po prostu te wszystkie, chociaż tutaj smar był, jest dawany regularnie, ale no mam po prostu wszystko na wierzchu, to przeglądnę, przesmaruję jeszcze raz. No i będzie trzeba to poskładać. Jest jeszcze jeden problem się pojawił. Mianowicie w tych otworach mocuje się po prostu tą obudowę. Z tym, że jeżeli śruby wchodzą w te otwory, to tu nie ma gwintu i ta śruba się nie ma do czego tam wkręcić. I wiecie co sobie pomyślałem? Że jak już to jest rozebrane, to podskoczę na szybko do sklepu, zobaczę, może oni mają, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ni to nakrętka czy jakoś tak. Po prostu taki gwint, który się wbija w to. A może być nawet trochę większa średnica, najwyżej się to rozwierci, żeby po prostu ten gwint tam zamontować w tym i bezpośrednio już w ten gwint wkręcać tą śrubę. Nie wiem, czy to w ogóle dostanę, no jeżeli nie dostanę, no to trudno, to poskładam tak jak jest. Ewentualnie gdzieś po prostu nawiercę dziury na farmery i tymczasowo zrobię to w ten sposób. Ona co prawda tam u góry, nie wiem, czy to będzie widać, tam u góry ma takie, wiecie co, ma, o widać teraz, śruby, no które idą po prostu w tą stronę i ona na tamtych śrubach praktycznie, no dosyć stabilnie się trzyma, bo tam jest już gwint w profilu i tam nie powinno być z tym jakiegoś problemu, no ale tak jak mówię, jeżeli uda mi się to dostać, to zrobię to w ten sposób. No dobra, spróbuję to odpalić, zobaczę jak to się kręci. Wszystko działa, ładnie się paseczki kręcą, oba wentylatory wchodzą, jeden, drugi, tak
że maszyna działa. Czyli tak jak wam mówiłem, jeszcze raz smarowanie i składam do kupy. No i słuchajcie, udało się kupić. Faktycznie to się Nikon nakrętka nazywało. Dobrze kojarzyłem. Tak to wygląda. No i co, muszę rozwiercić te otwory, które są, bo one są za małe. No i zobaczę, czy to się mi uda zamontować, tak jak myślę. No ale myślę, że chyba nie powinno być z tym jakiegoś tam problemu. Także trzeba dobrać wiertło, to jest chyba 13 mm, jak się nie mylę, bo tak gdzieś mniej więcej mierzyliśmy na sklepie. No dobrać wiertło, rozwiercić otwory i próbuję. Koszt znikomy, słuchajcie, w okolicach tam chyba złotówka czy niecałą złotówkę sztuka, więc więcej roboty niż tych kosztów, no ale jak trzeba, to trzeba. Zobaczymy, czy to wejdzie. No tak, kurczę, powiem wam, niekoniecznie. Wiercę 12,5 celowo, żeby to ciasno było. Powiem wam, że chyba spróbuję. Ale jeszcze troszkę podrobimy. Zobaczymy, czy to się uda. Przez coś, bo jest tu niewygodnie. Trzeba to rozwiercić. Jeszcze troszkę. Tu jest problem, bo to przeszkadza. Nie chcę tego demontować. Zależałoby mi na tym, żeby tego nie ruszać. No i weszło. Ciekawe, jak to się będzie trzymać. Szału nie ma. To powinno być ciasno, no ale jest ok. Będzie lepiej niż było wcześniej. Dobra, ja robię dalej. I pokażę wam, jak to będzie złożone. No i dobra, słuchajcie, ja to ponabijałem. Tak ładnie śpiewa. Co prawda nie na każdej tej dziurze, bo to nie ma sensu. Po cztery na stronę wystarczy. No tak jak mówiłem, te przednie jeszcze tam trzymają to, więc włażę tu na beczkę i spróbuję to zamontować. Zobaczę, jak się to poskręca do kupy. I tym oto sposobem, słuchajcie, sprzęt ogarnięty. Fajna sprawa z tymi, ja zapomniałem przecież to, jak się dokręca, to ona po prostu w środku się rozchyla i się po prostu ściska, więc
to się trzyma zajebiście, że tak powiem brzydko. No co, poskładałem to do kupy, poskręcałem. Wszystko jest tak jak potrzeba. Jeszcze co, tu zauważyłem, chłopaki trochę chyba przesadzili na wulkanizacji. Muszę po prostu upuścić trochę powietrza, wyrównać ciśnienie w obu kołach. I sprzęt gotowy. No i tak jak mówiłem, słuchajcie. Powiedziałem, że przetestuję, czy to się przy małym ciągniku sprawdzi. Więc zapinam do małego. I będziemy robić próbę. Ja myślę, że sobie poradzi, no ale... Wolę nie chwalić dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi. Dlatego spróbujemy, zobaczymy. No pole jest dobrze doprawione, no tak jak widzieliście na filmie, no dosyć głęboko jest zrobione. Mieliśmy robić głęboszem, ale jednak z głębosza zrezygnowałem. Zrobiliśmy po prostu samym pługiem na 30, więc myślę, że... Nie wiem, no tak się łudzę, że to pójdzie w tym, no. Zobaczymy jutro. No jak nie da rady, no to się po prostu przepniemy i to wszystko, nie? No także z grubsza tyle. Ja mam tam jeszcze parę rzeczy do porobienia. Słuchajcie, i co? I chyba na razie, ewentualnie jak coś tam po prostu jeszcze ciekawego się wydarzy, no to wam dogram. I już. Ale wstępnie widzimy się jutro, także pozdrawiam. Trzymajcie się.